Przedstaw się. Nazywam się Dmitrij Stanisławowicz Egorów. Urodziłem się 28 lutego 1987 roku. Miasto? Leningrad. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na publikację tej rozmowy? Tak. A po co ci to? Dobrze. Czuję. Powiedz, jak jest. Byłem zmuszony. Nie, dobrowolnie zaproponowano mi udzielenie wywiadu. Zgodziłem się, czemu nie? Dlaczego? Jaki jest motyw rozmowy z nami? Interesuje mnie przede wszystkim sama rozmowa. Chcę się komunikować i informować ludzi o sobie. Zgadza się, chcesz być znany z tego, że żyjesz. Tak. Tak powinno się mówić. Chcę, aby ludzie wiedzieli, że jeńcy wojenni otrzymują życie, że nie ma zastraszania, że wszystko jest w porządku i tak dalej. Czy powiedziano ci to dobrowolnie? Nie, nie, nie. Mówisz tylko to, czego potrzebuję, a nie to, czego chcesz? Nie, chodzi mi o to, że obiecali mi życie i dotrzymali słowa, wszystko jest w porządku. Przed schwytaniem. Tak. Opowiesz mi o tym później. Z pewnością. Daj spokój. To jest pytanie, biorąc pod uwagę fakt, że jesteś więźniem, prawda? Tak. Jaki artykuł? 228, część 5. To są narkotyki. Rozumiem. 10 dał? 6. Dlaczego 6 lat? No i proszę. Pierwszy raz? Pierwszy raz? Tak. Ile było? pół kilograma. Tabletki? Chemia. Chemia. Dostawa. Tak, jestem nosicielem. Przewoźnik. Ale nie dostarczyłeś, jak rozumiem. Nie wypracował. Kontroluj zakupy, co? Nie, obserwowali mnie, śledzili i w pewnym momencie mnie zatrzymali. Biorąc pod uwagę, że jesteś zaznajomiony z systemem egzekwowania prawa i jego działaniem, jesteś zaznajomiony z prawem, kodeksem, prawami, obowiązkami, każdy, kto przeszedł przez to w taki czy inny sposób, jest zaznajomiony. Czy uważasz, że którekolwiek z Twoich praw jest naruszane? Gdy kontaktujesz się ze mną teraz, nie. Cóż, Czerwony Krzyż twierdzi, że gdy blogerzy komunikują się z jeńcami wojennymi, naruszają ich prawa. Nie, wszystko jest dobrowolne. Nikt do niczego nie zmuszał, czyli wszystko jest dobrowolne. Sam zgodziłem się na komunikację, moje prawa nie zostały naruszone. Czerwony Krzyżu, po raz kolejny apeluję do ciebie. Poświęciłem nawet trochę czasu na przeczytanie Twoich komentarzy, suplementów na temat reklamy kiedy można to zrobić, a kiedy nie. Niektórzy inni blogerzy zaczynają podnosić ruch, że to wszystko jest nielegalne. Kiedy powiesz jedną rzecz, skończysz czytać dokument do końca. Nie spiesz się, aby dokończyć czytanie dokumentu i komentarzy. Wszyscy wiedzą, o którym blogerze mówię, ponieważ mówi on jedno, a okazuje się być kimś innym, również blogerzy, którzy mówią coś w rodzaju co zrobiłeś, aby sprowadzić z powrotem przynajmniej jednego z naszych bojowników, którzy są w niewoli? Odpowiedz na to pytanie, a następnie omówimy dalej. Zróbmy to, czy to Twoja pierwsza kadencja, kiedy zostałeś osadzony w więzieniu. 28 lipca 2022 roku. 2022., czyli wojna już była. Tak, to się zaczęło. 22 sierpnia. Nie, lipiec. Lipiec, kiedy zostałeś osadzony w więzieniu? 8 lipca. 8 lipca. Miałem półroczne śledztwo. 22 grudnia otrzymałem wyrok i zostałem wysłany do obozu. Kolonia poprawcza Fornosowo 4. Byłem tam około miesiąca, a 20 lutego wyjechałem do Doniecka. Opowiedz nam o procesie rekrutacji. Pułkownik odwiedził nas w kolonii karnej. Nazwisko? Nie wiem. Czy był sprawny? Tak. Jest pułkownikiem. To rzadkość. Powiedział, że jest przedstawicielem Ministerstwa Obrony, a teraz Wagner nie rekrutuje już ochotników, ale rekrutuje Ministerstwo Obrony. Więc wszystko będzie inaczej powiedzieli, że będziemy pomagać na tyłach, nikt nikogo nie zabije. Przepraszam, że pytam, czy miałeś już takie zęby? Mam pękniętą protezę. Internet mówi. Nie, nie, nie. Torturują się tutaj, zębami. To pęknięta proteza, jeszcze nie zdążyłem. Więc tak było przed wojną? Tak, tak, tak. Myślę, że później w komentarzach napiszą, że wybito ci zęby. Nie ma mowy. Masz rodzinę? Żona, dziecko? Żono i dziecko, dlaczego zadajemy się z przyjacielem, a nie z żoną? Ponieważ nie wiem, jak moja żona na to zareaguje, będzie zdenerwowana, a to takie trudne. Mówię przyjacielowi. Czy ona wie, że walczysz? Tak, ona wie, że byłem w niewoli, co się ze mną dzieje. Czy wie o niewoli? Ona nie wie. Poszedłeś na wojnę. Tak. No dalej, więc przed karierą narkotykowego lorda. Czym się zajmowałeś? Kierowca autobusu. Autobus miejski. Zwykły autobus miejski, trasa społeczna. Jak długo jesteś kierowcą? Pracowałem na autobusie przez ponad rok, pracowałem też na ciężarówkach. A przed tym? Wcześniej pracowałem jako mechanik w fabryce. Jakie masz wykształcenie? Średnie, dziewięć klas. Dziewięć klas i szkoła zawodowa? Mechanik, montażysta. A co robi żona? Moja żona jest nauczycielką, nauczycielką dodatkowej edukacji, kształci dzieci, widzi wszelkiego rodzaju kółka, miękkie zabawki, koraliki i tak Własne mieszkanie? Wynajmujemy. Ile kosztuje wynajem mieszkania? 25 tysięcy. Ile dostaje żona, jeśli ty zarabiasz 15? Do 35. Czy żona jest większa? Tak. Pieniędzy było za mało, więc wszystko się potoczyło. Zostałeś zwerbowany przez 23 osoby. Kiedy? Znowu? W lutym? Na początku lutego, około 10 lutego, przyjechał pułkownik, dokładnie nie pamiętam. 20 wyjechaliśmy już do Rostowa. Z naszego obozu były 23 osoby, zwerbowane z kilku obozów w Petersburgu były cztery obozy. Jeśli się nie mylę, było w sumie 95 osób. Jak nazywał się twój oddział? Burza z. Co to oznacza? Z. Nie wiem, myślę, że wojska zachodnie. Teraz rozpoczęła się nowa fala niektóre oddziały Storm Z. Nazywaliśmy się Burza, a kiedy przyjechaliśmy do Doniecka, nazywaliśmy się już Burza z. Nie należymy do żadnego batalionu ani pododdziału. Wydałeś wojskową w Doniecku? Tak, zrobili to w Doniecku. Było zdjęcie? Tak, sfotografowali nas na miejscu, napisali, że jesteśmy Doniecką Milicją Ludową, zaopatrzyli nas w broń, a potem zabrali te bilety wojskowe. Dlaczego? Nie wiem. Dziwny. Nie mieliśmy żadnych dokumentów. Paszporty ze strefy też zostały przekazane komuś innemu, my ich nie mieliśmy. Co robiłeś w marcu? Od lutego, kiedy przyjechaliśmy, od około 20 lutego do 25 marca, mieliśmy ćwiczenia, codziennie chodziliśmy na strzelnicę, ćwiczyliśmy taktykę, skoki, bieganie, strzelanie. Więc około miesiąca. Kiedy po raz pierwszy objął pan to stanowisko? Pierwszy raz to było. Kiedy byłeś na strzelnicy? Jak byłeś trzymany? Gdzie spałeś? Spaliśmy w miejscu w piwnicy. W piwnicy? Tak, nie wiem gdzie. Byłeś strzeżony? Tak, był konwój. Mieszkaliśmy w piwnicy, przynosili nam jedzenie z kuchni polowej, tam spaliśmy i mieszkaliśmy. Czy miałeś broń? Broń była wydawana, ale stała osobno za łańcuchem wydawana tylko wtedy, gdy szliśmy na strzelnicę. Kiedy przeszedłeś z zakresu na pozycję. Potem rozpoczęło się rozdzielanie ludzi według wskazówek kto gdzie idzie. Pierwszy raz pojechałem na front, była to wycieczka zapoznawcza, 31 marca. Przyjechaliśmy, zostaliśmy tam około tygodnia, a potem przywieźli nas z powrotem, coś się zmieniło. 10 kwietnia, nie pamiętam czy to był plus czy minus, mieliśmy pierwsze zadanie, które następnie wykonałem. Jasne, że następny. Więcej o samej operacji? Tak, co robiłeś w kwietniu? Pal, jeśli chcesz. W kwietniu zostaliśmy przeniesieni do innej bazy, w inne miejsce, do Marinki. Zostało nas 20, byliśmy ostatnimi z kompanii, wysłano nas do Marinki. Celem było utrzymanie pozycji na terytorium. To znaczy tak. Dziesięć osób poruszało się na nogach, że tak powiem, nosząc zapasy, i tak dalej, a ja zostałem przydzielony do zespołu szturmowego, aby wykonać pewne zadania, a konkretnie walkę. 10 czy 12, dokładnie nie pamiętam, straciłem poczucie czasu, wysłano nas na misję. Było nas ośmioro, skierowano nas do budynku jakiegoś dawnego chlewu, zdewastowanego. Musieliśmy się tam dostać, wspiąć się na górę i zająć całodzienną obronę przez dzień lub dłużej. Później mieliśmy zostać tam zastąpieni, po prostu musieliśmy się wzmocnić. Rozumiem. Poszliśmy tam, cztery osoby weszły, cztery osoby uciekły. Czterech uciekło? Tak, nie przyszli do nas, powinni byli przyjść, ale uciekli. Weszliśmy, zajęliśmy teren i przeprowadziliśmy obronę dookoła. To było w nocy, do rana siedzieliśmy i strzelaliśmy do wroga. Nie było bezpośredniego kontaktu, dali nam znać, że tam jesteśmy. Strzelali w ściany. Bombardowanie było w nocy, działała artyleria i czołg. Rano mieliśmy trochę przerwy, zostaliśmy wezwani do połączenia głosowego. Ukraińcy mówią: Rozpocznijmy dialog. Przystąpiłem do dialogu, to znaczy złożyłem broń. Wyszedłeś porozmawiać? Tak, wyszedłem, złożyłem ręce. Kto wyszedł pierwszy, ty czy oni? Krzyczeli i wzywali nas. Byliśmy daleko od siebie, budynek był bardzo duży i trudno było nas usłyszeć. Nawiązałem dialog. Czekali na ciebie? Nie, powiedziałem, porozmawiajmy teraz, zostawiłem broń, wyszedłem nieuzbrojony, porozmawiajmy. Mężczyzna wyszedł. Bez broń? Tak, podszedł do nas i zaczęliśmy rozmawiać. Zasugerował, chłopaki, teraz nadchodzą posiłki, jest nas tu już wielu, wkrótce będziemy was szturmować. To znaczy, nikt nie przeżyje, ponieważ Wkrótce nastąpi atak i sugerujemy poddanie się, póki możesz. Powiedzieli, że życie wszystkich zostanie uratowane, wszyscy będą żywi, wszystko będzie dobrze. Mieliśmy jednego ciężko rannego z raną biodra, co oznaczało, że z naszej czwórki było nas już trzech. Wiedzieli i powiedzieli: Pomożemy, uratujemy go. Wiedzieli wszystko. Wszyscy wiedzieli o nas wszystko, kto i jak. Czy mieli drony? Tak, latali, obserwowali. Widzieli, jak nasz człowiek został zbombardowany. Odłamki leciały z artylerii, on krzyczał, też było słychać krzyki. Po krótkiej dyskusji zgodziliśmy się: Czy rozmawialiście i rozstaliście się? Porozmawialiśmy, wróciłem do swoich. Co powiedziałeś? Powiedziałem chłopakom, że albo zostaniemy wzięci do niewoli, albo wszyscy zginiemy. Ponieważ mają przewagę liczebną i wycelowano w nas artylerię, mają granaty, VOG, nie mamy żadnego interesu w tym pokoju. I oni? Naradziliśmy się i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy się poddać, ponieważ jest tylko jedno życie i obiecano nam je zachować. Czerwonego krzyża, w momencie wzięcia żołnierza do niewoli, artykuł 14. To dla blogerów, którzy czytają tylko to, co im wygodnie, mówi, że jeniec po wzięciu do niewoli nie traci swoich dotychczasowych praw. Czy miałeś prawo mówić przed niewolą? Tak. Miał prawo mówić wypowiadać swoje zdanie, komunikować się. Jest to zapisane w konwencji genewskiej, artykuł 14. Jest to również potwierdzenie, że się poddali, nie zostali zabici. Wiem, że mają zapewnioną opiekę medyczną. Tak, miałem małe odłamki, kamienie, bo ściany były rozbite, było dużo siniaków. Czy ci pomogli? Natychmiast udzielono mi pomocy. Poszkodowany mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie został natychmiast opatrzony. Mówisz, jakby został wyleczony na śmierć? Zgodnie z konwencją nie można eksperymentować na więźniach. Artykuł 13. Został opatrzony, udzielono mu pomocy medycznej, zabandażowano go. Mogę spróbować zadzwonić do żony? Móc. Pospiesz się. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Dmitri. Jestem dziennikarzem z Ukrainy. Twój mąż jest w niewoli. Wiedziałaś o tym jeśli chcesz z nim porozmawiać. Potrzebuję twojej zgody na nagranie rozmowy. Tutaj siedzi obok mnie. Korespondent? Tak, korespondent. Blogger. Pokażesz to w telewizji? Nie, nie mamy telewizji. Mamy YouTube. A ta rozmowa odbędzie się na naszym kanale YouTube, Wladimir Zolkin. Oczywiście nie chciałbym, żeby to wszystko było sfilmowane. Zasady YouTube wymagają, aby każdy uczestnik rozmowy wyraził zgodę na nagrywanie i publikację, więc musisz się zgodzić lub odmówić. Wtedy nawet ta rozmowa nie będzie z nami. Taka jest zasada platformy i jesteśmy zobowiązani do jej przestrzegania. W każdym razie zostanie to opublikowane w Twoich grupach. Tak, zostanie opublikowany na kanale YouTube. Czy chodzi tylko o pogawędkę? Rozmawiamy z nim od około 40 minut. Zgodził się ze mną porozmawiać. Na początku próbował skontaktować się z twoim kuzynem. Kuzyn nie chciał z nim rozmawiać, mówiąc: Po co mi taki przyjaciel? Teraz mówi: Czy może zadzwonić do żony? Zadzwoniłem do ciebie, nie chcesz z nim rozmawiać, więc nie będziesz rozmawiać. Nie potrzebuję tego. Usiadł obok mnie i dał mi twój numer. On chce rozmawiać. Chyba tak, skoro podał numer telefonu. Taka jest logika. Nie mam zbyt wiele czasu, ponieważ jest tak wielu więźniów. Zgadzasz się na nagranie. Na milczenie i oglądanie przez 30 minut też nie. Tak. Wyraziłeś dobrowolnie zgodę na publikację rozmowy. Tak. Komunikować się. Natasza, cześć, moja droga, jak się masz? Jak się masz? Żyję. Dostałem historię, że zostałem wzięty do niewoli, ale przeżyłem, utrzymali mnie przy życiu i bardzo za to dziękuję. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi skontaktowania się z Wami, porozmawiania z Wami, zapewnienia Wam spokoju ducha, że wszystko jest w porządku, jestem tu karmiony, mam zapewnioną opiekę medyczną. Teraz czekamy na wymianę, składane są listy jeńców wojennych, ukraińskich za rosyjskich. Nie wiem, jak długo będę czekać, może miesiąc. Może dwa, trzy. Będę tutaj, jak tylko dojdzie do wymiany, pojadę do Rosji i wrócę do Was. Wrócę do ciebie i wszystko będzie jak dawniej, normalnie. Najgorsze już za nami. Jest jasne. Czy otrzymałeś dobrą opiekę medyczną? Tak, moje rany zostały wyleczone, załatane, więc w sumie dobrze, dziękuję. Nie martw się o mnie, nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Jak tylko będę miał szansę się odezwać, zrobię to. W porządku, trzymaj się. Jak on się ma? Rośnie. Dobrze zrobione, dobrze zrobione. Dobrze zrobiony. Dobrze zrobiony. Tutaj. Okej, okay, nie ma zbyt wiele czasu, naprawdę cieszę się, że Cię wysłuchałem, że się zgodziłem, że Ty i ja rozmawialiśmy. Powiedz Jacksonowi, że wszystko w porządku, że żyje. Skontaktuję się, kiedy tylko będę mógł. Gdzie jest żona? Pokaż się. Nie, nie muszę się pojawiać. Pewnie jest nieśmiała. Otóż to. OK, wszyscy kocham Was, całuję Was. Nic mi nie jest, Pa, wielki, wielki uścisk. Do widzenia. W przybliżeniu, ile czasu? Różne, niektóre jednocześnie. Sposób przesyłania list nie jest znany. Przesyłają listę, dają Ci nazwisko i idziesz na wymianę. Jak to się dzieje, nie wiem. Spróbować porozmawiać z czeką, może muszą mnie wpisać na listy, nie wiem jak to działa. Poinformuj Ministerstwo Obrony, że jestem w niewoli, nie wiem, może to przyspieszy proces. Czekam na wywołanie mojego nazwiska. Niektórzy są tu od dwóch lub trzech miesięcy, inni od czterech, a jeszcze inni dłużej. Dlatego w ten sposób. Jakieś konkretne? Nie wiem, Natasza, tutaj nikt nie wie. Podawane są nazwiska i to wszystko. Ciężko ranni są natychmiast wymieniani. Nie wiem jak tylko to zrobię. Będzie dobrze. Nie martw się. Najważniejsze, że żyje. Cieszę się, że żyje. Połączenie. Nie traćmy czasu. Całujemy i ściskamy. Cieszę się, że się odezwałeś. W razie czego możesz wysłać sms na ten numer. Napisać wiadomość? Czy mnie słyszysz? Możesz wysłać wiadomość WhatsApp na ten numer. Napisz wiadomość lub wiadomość głosową na WhatsApp. W przypadku jakichkolwiek informacji, to wszystko. Jeszcze raz uściski: Buziaki, Pa, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego. Dzięki za co? Dla wzrostu dziecka. Nie zadawałem żadnych pytań, ponieważ, jak widać, nie widać rozmówcy. Jakiś sufit. Twoja żona nawet się nie pokazała. Jest po prostu nieśmiała. Jest nieśmiała, a posiadanie przyjaciela jest fajne. Tak. Co mu powiesz? Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. I tak normalnie. Za co można go winić? Bardzo mi pomaga, ratuje mnie w życiu. Co robimy źle? Nic nie robisz, pomagasz. Popieram cię. Gdzieś tam, przez rozbity ekran Samsunga, obserwuje nas czerwony krzyż. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża spojrzą i powiedzą: że komunikacja z tobą jest nielegalna, publikowanie cię jest nielegalne, dzwonienie jest nielegalne. Możesz im coś powiedzieć? Chcę powiedzieć, że wszystko jest w porządku dobrowolnie. Czekaj, pozwól mi to teraz zapisać. Nie, patrzysz w tamtą stronę. Wszystko jest zgodne z prawem, zaproponowano mi rozmowę kwalifikacyjną, zaoferowano możliwość odmowy, zgodziłem się, nie narzucono mi żadnych szablonów co do tego, co mam powiedzieć. Wszystko było dobrowolne, wszystko zostało powiedziane przeze mnie, nie byłem do niczego zmuszany, zapewniłem komunikację z żoną, aby wiedziała, co się ze mną dzieje. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu i bardzo wdzięczny, nie mam żadnych zastrzeżeń. Czy robimy coś źle? Wcale nie, wręcz przeciwnie. Słuchaj, Czerwony Krzyżu. Dziękuję. Coś do dodania, coś do powiedzenia. W zasadzie wszystko zostało powiedziane. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, jestem gotów na nie odpowiedzieć. Mogę zapalić? Dym. To koniec. Dziękuję. Możesz palić. Dziękuję.